Hej widzowie. Dzień dobry. Słuchajcie, bo jak nie wiecie, byłem na turnieju szachowym. Druga liga seniorów, drużynowych mistrzostw Polski. 7 rund zagrałem, zrobiłem łącznie 2 i 2 punkty. I na rankingu wychodzę na minus 4 oczka, czyli mimo fatalnego performance'u, bo miałem 2 z 7, nie tracę zbyt dużo rankingów, z uwagi na to, że grałem prawdopodobnie z lepszymi zawodnikami. Ale to w ogóle nie jest istotne, ile tracę, czy też ile bym zyskał. Niestety Oli gorzej poszło, bo grała ze słabszymi i tam poleciała srogo na rankingu. Dzień dobry. To co istotne, to słuchajcie, to dlaczego streama tam nie było. W ogóle druga liga seniorów odbywa się zawsze w tym samym jednym miejscu, które ma swoje wady i zalety. Pokażę wam zaraz, gdzie to się działo. Ja. A to za chwilę. Na początku troszkę opowieści. Takich opowieści, że niektóre osoby mogą być tym zainteresowane, bo będę dzisiaj mocno relował. I to, co dzisiaj będę mówił, to też taka trochę niewygodna prawda. Wydaje mi się, to jest też taka myśl, do której dojrzałem. Tylko nie wiem, od czego zacząć. To tak może od podstaw, tak jak mówię, w tym ośrodku, w którym mieszkaliśmy, nie działał internet tak, żeby streamować. W zasadzie to nawet żeby uploadować coś, fatalny był, no to się domyśleliście. Ale to i tak najmniejszy problem, bo okej, nie było streamów. Słuchajcie, turniej, który zagrałem teraz, czyli ta druga liga, to najprawdopodobniej jeden z ostatnich turniejów w Polsce, gdzie zagrałem. Jakby, nie to, że wiecie, mówię teraz, że jestem antypolakiem, tylko atmosfera tego turnieju i te wszystkie wieśniaki, bo nie wiem jak nazwać inaczej tych ludzi, to ja to pierdolę. Dzień dobry. Ale przejdziemy do tego od słowa do słowa, bo mogę też opowiedzieć kilka humorystycznych rzeczy. Bo były tak zwane rzeczy zabawne, rzeczy ciekawe i rzeczy, no nie wiem, żałosne to jest mało powiedziane. Bo słuchajcie, pierwszy raz w życiu miałem sytuację, że ktoś chciał mnie bić, bo jestem streamerem szachowym. Tego jeszcze nie grali. Ale to mamy jeszcze cały wieczór. Mamy cały wieczór. Poopowiadam wam wszystko po kolei. Slayprox to już opowiadał u siebie na transmisji. I generalnie mieliśmy dostać w pierdol obaj. Siema Igor, pamiętam cię, pozdro junior. No, spotkałem kilku spoko widzów. Juniorzy się rozwijają. No generalnie nie było tak faktycznie fatalnie, bo młodsza gwardia, czyli przyszłość polskich szachów. Dzień dobry. To naprawdę wartościowi ludzie. To może zacznijmy od podstaw. Takie rzeczy jak rozmowa z prezesem PZ Szachu zachowam dla siebie. Chociażby dlatego, że podejrzewam, że jej nie pamięta. I to był pierwszy dzień. Muszę sobie poukładać chronologicznie. Muszę sobie poukładać chronologicznie, co się kiedy działo. Pierwszego wieczoru przyjechałem około 3-4 w nocy do Warszawy. Z Warszawy do Jastrzębiej Góry. I tam się spotkałem z Pokochajkiem, poszliśmy spać. Następnego dnia graliśmy, no to był pierwszy dzień. No i od razu tego drugiego dnia, tak jak mówię, to była rozmowa z prezesem. Potem już z prezesem się nie widziałem cały wieczór. Dzień dobry. Ale z takich istotnych rzeczy to, moi drodzy, chociażby wyobraźcie sobie, dobra, zobaczcie jak wygląda to. Cześć, mocny szachista. Wyobraźcie sobie, że tak wygląda ten ośrodek, no nie? Nie mówię, że on wygląda źle, bo wygląda, uważam, bardzo ładnie, tylko tam się to wszystko dzieje co roku. Dzień dobry. Tak, żebyście mieli świadomość. Nie, te hotele tak... A, dobra, bo tutaj to jest pierwsze piętro. Pierwsze piętro miał... O, on bardziej tak wygląda. To jest kwestia zdjęcia, nie? Tinder versus IRL. No, bez kitu, ej, trochę jak komisariat to wygląda, no. Gdyby tutaj było... Na przykład płocka policja, to bym się nie kapnął. A to tak a propos suba od wózkowego z Płocka, dziękuję za suba. Szczególnie dziękuję osobom, które trzymały Prima tylko po to, żeby mi go przekazać. Naprawdę to doceniam podwójnie, bo nie było mi naprawdę sporo. No i przejdźmy do historii. Słuchajcie, ośrodek w porządku. Szczerze powiedziawszy, nawet byłem zaskoczony pozytywnie organizacyjnie, bo
wszystko zbieżnie, jakby sprawnie przeszło. Cenowo jest to, rzekłbym, nie najgorzej. Dalej jest stosunkowo drogie, ale nie ma wymogu nocowania u... Nie ma wymogu nocowania u organizatora, a oprócz tego jest bardzo dobre jedzenie. Myślę, że to może być dla kogoś istotne, bo zdarza się, że jedzenie jest okropne na tym. To ja wam opowiadałem, że była jakaś zapleśniona pizza, jakieś takie rzeczy, to tu jedzenie było zajebiste. Gorzej troszkę widzowie z ludźmi, bo jednak to mnie najbardziej irytuje w szachach. To mnie najbardziej irytuje w szachach, że mamy taką renomę, to się nazywa Gensu Masumus. Wszyscy jesteśmy jednością, tak? Jesteśmy jedną wielką rodziną. I ja pierwszy raz doświadczyłem tego, co się wydarzyło, no bo pierwszy raz grałem na turnieju w Polsce od 2 lat, nie licząc ampów i nie licząc turnieju Dawida Czerwa, gdzie jest super. Pojechałem na turniej i byłem, że tak powiem, zmuszony mieć kontakt z ludźmi, których ja na co dzień nie znam, nie widuję i w ogóle ich nigdy nie znam, a oni obserwują mnie w internecie i tak jak mówiłem wam, większość osób ma o mnie wyrobione zdanie. I to wiecie, nigdy nie będziemy żyć w utopii, każdy ma swoje zdanie, no ale napierdalanie się o poglądy polityczne, albo... Oj, dobra, od podstaw, słuchajcie. Był taki wieczór, że się jakby... Bo o, bardzo istotne jest to też, że jak rozmawiałem, nie będę mówił z kim, ale z osobami wpływowymi, jeśli chodzi o organizację chociażby takich eventów, to ja nawet tej rozmowy nie zacząłem, a dostałem od razu odpowiedź, że ludzie by nie chcieli z drugiej ligi streama. Bo tam się tańczy, śpiewa, pije, rozpierdala krzesła, nie wiem, po prostu jest... Szczerze mówiąc, jest wesoło do czasu, bo potem to jest patologia. Ale mniejsza, ludzie się bawią, ja to rozumiem. Nie musi być z tego streamów, szczerze, nawet bym nie chciał z tego robić streama. To ja rozumiem, że jest czas ludzi prywatny. Tylko, że tak swoją drogą, te wszystkie osoby, które tak bardzo gloryfikują elitarność szachów, wydaje mi się, że sieją największą patologię. A przechodząc do konkretów, to... jak był ten feralny wieczór, moi drodzy, ten taki... krytyczny, no to byliśmy, tam na dole jest takie jakby patio, tutaj możecie je zauważyć, czy to nie ta strona, zaraz wam powiem. Tu jest to patio. I tam wszyscy szachiści z całego ośrodka, znaczy wszyscy, którzy imprezują w jakikolwiek sposób, imprezują szachową, czyli pijemy alkohol, gramy w szachy i rozmawiamy o wszystkim i o niczym. No to tam było bardzo dużo osób. Ja nie mówię, bo tego wieczoru akurat również piłem dużo alkoholu. W ogóle dostałem widzowie, bo jeszcze był z nami Slayprox. No i tego wieczora było bardzo dużo też budujących rozmów, ciekawych, no ale później jak już było bardzo dużo alkoholu we krwi, wpadłem na zajebisty pomysł. Chłopaki, który chce się napierdalać. To była taka moja... Nie wiem, czym się sugerowałem. Nie jestem w ogóle agresywny po alkoholu, a tego wieczoru powiedziałem, dobra, nigdy nie dostałem w pierdzielu. No i celowo zaczepiałem takiego dobrego zioma, który wiedziałem, że ćwiczy. No bo jak ćwiczy, to mi krzywdy raczej nie zrobi, w rozumieniu... Wiesz, tak mnie położy, że mnie nie zabije w GTRP. No i wyszliśmy, słuchajcie, na początku go prowokowałem, żeby tak po prostu się posparować. No, jak nie reagował, no to mówię, że przecież wiem, boisz się, bo bym cię zgniótł na robaka, jakieś takie rzeczy. No i zgodził się, uległ presji, wyszliśmy na, tutaj na trawnik. No i najebał mnie w 3 sekundy, do tego stopnia, że plecy mnie bolą do dzisiaj. Tak mnie jakoś dziwnie złapał, tu mnie złapał, tu mnie gdzieś złapał i w mojej głowie to ja tylko taki fikołek zajebałem, jak na wesołym miasteczku i obudziłem się na ziemi. I mówię, nie no, szacun, no nie, super, zbiłem pionę. Potem mówię, dawaj Slayprox, bo ty ćwiczyłeś. No to ze Slayproxem było, dobra, szczerze nie pamiętam, ale znam z opowieści, że wpadliśmy w krzaki i odklepałem, ale nie pamiętam, co się, dlaczego wydarzyło. No i tu się zaczyna ciekawa historia, no bo nagle, koniec naszego pojedynku, a okazuje się, że stoi jakiś chłop i nas nagrywa. Nie wiem dalej kto to, nie pamiętam jego twarzy, wiem tylko, że nazwaliśmy go potem Ciemniak. No i tak w skrócie było ich 2. I wiecie, jak już wyszedłem, powiedzmy, z tego trawnika, poszliśmy na patio i rozmawiamy sobie dalej. No to podchodzi do mnie 2 gości i już to bardziej znam z opowieści, ponieważ ja to tak przez mgłę pamiętam i mówią: o, YouTuber, co tam,
No i tak mnie zaczepiali. No i w końcu wkurwił się Slayprox, no i tam przybiegł. I jakby, wiesz, no i panowie, w czym problem? Ja tak się tylko uśmiechałem, no ja byłem w takim stanie, że nie wiedziałem, że jest to możliwe. I teraz wam relacjonuję, POV, jesteś Slayproxem. Gadasz z gościem, no i ten koleś gada z nim o AdSense na YouTubie, na czym wy w ogóle na tym YouTubie zarabiacie. Po czym nagle ci ludzie zaczynają mówić o demoralizacji młodzieży, że to jest patologia, że ktoś to ogląda. Okej, mamy to w dupie. Jasne, zdarza mi się użyć wulgaryzmu na transmisji. Jakież to deprymujące. Mam nadzieję, że nikt nie pójdzie do więzienia za to, że mnie ogląda w przyszłości. Jeden chłop miał około 40, ale drugi to ciężko powiedzieć, bo jego twarz naprawdę jest mi tak bardzo obca, że nie pamiętam. No i stoją we dwóch. No i ten nagle jeden, jak już jest tak się rozmowy ze Slayem, pyta się Slayproxa. Moment. Powiedz mi, na kogo głosujesz, bo to nam dużo powie o twojej osobie. No i Slayprox, wiesz, taki zdziwko ma, ty jakby typie, o co chodzi? No i odpowiada, słuchajcie panowie, nie rozmawiamy w ogóle o poglądach politycznych, więc nie uważam, że to ważne, żeby mówić, na kogo głosuję. No i nagle chłop, dajmy mu ciemniak na przezwisko, ho! Bo jesteś pizdą, Okej. Czyli Slayprox jakby już pierwszą konfrontację odbył, no i słuchajcie, stoją dalej. Tak od słowa do słowa przeszli do rozmowy, gdzie ciemniak zabrał głos, powiedział, że jest ojcem czwórki dzieci. I powiedział, że jego zdaniem to, przez to jak to współcześnie wszystko wygląda, dziecku trzeba czasem wpierdolić, żeby się wychowało. No i Slayprox powiedział, okej, stary, jakie odważne sformułowanie, nie? Jakby... A mam pytanie, czy ty napierdalasz swoje dzieci? No i nagle ten chłop tak, o nie! I łapie Slayproxa za gardło i go trzyma, nie? No i Slayprox mówi do tego jego ziomka, potrzymaj mi piwo, dosłownie, bo miał piwo. Ziomu zrzucił rękę i mówi, o co ci chodzi, nie? No i goście mówią, że jak chcemy, to się możemy napierdalać. Ja tam stoję obok, w ogóle pamiętajcie, relacjonujemy coś, czego ja niekoniecznie pamiętam, ale w tym uczestniczyłem. Była 6 rano. No i tak od słowa do słowa wyszło na to, że chłopaki sobie podali ręce, tamtego ciemniaka trzymał taki, nie wiem jak tego chłopa nazwać, po prostu no definicja wieśniaka, nie wiem jak inaczej. I tak się zakończyła ta sprawa. No i kolejnego dnia właśnie ten wieśniak, który rzekomo ich rozdzielał, a kazał im się pogodzić, przychodzi na dół, spotkał nas i mówi, nie wiem jak się nazywasz, ale słyszałem, że ci wczoraj uratowałem życie. Tak mówi do Slayproxa. A Slayprox tak, wiesz, słucha tego, ale o co chodzi? No nie będę mówił, no ale miałeś dostać w pierdol. I okazało się, że ciemniak po tym widzowie jak był nawalony i o 6 rano chciał bić Slayproxa za poglądy polityczne i zapytanie o to, czy napierdala swoje dzieci. Wyobraźcie sobie, że wasz pijany ojciec wstaje rano, po tym jak zrobił burdę wieczorem, w nocy, prawie się napierdalał i nagle wstaje rano, wytrzeźwiał i pierwsze co mówi to jednak żałuję, że się nie biliśmy. No jebałbym go, powinniśmy się bić. I to były właśnie te rzeczy, które słyszeliśmy. Dzień dobry. Jakie procesy myślowe zaszły w jego głowie? Jakie procesy myślowe zaszły w głowie tego człowieka? Że po wytrzeźwieniu, jak robił burdę, obudził się i podjął decyzję, że popełnił błąd, bo się nie bili, a trzeba było wpierdolić. I wiecie, bardzo mocno przeżyliśmy tak tą jakby ze Slayproxem sytuację, że kurde, chłopy się o nie spruły. Ale w sumie fajnie to Slayprox też podsumował, że prawdopodobnie te chłopy i ten jeden turniej w roku, te feralne mistrzostwa Polski drużynowe, druga liga, gdzie nikt tego nie ogląda, to prawdopodobnie ten chłop wziął kredyt u bociana i zajebał tym wszystkim dzieciom 500+, żeby tu pojechać i pić wódę. I to jest dla niego wydarzenie roku. Sukces życia zarazem. Więc trzeba takie osoby po prostu ignorować na co dzień. I uwierzcie mi, że podobnych sytuacji było multum. Bardzo dużo. Że cały czas ktoś się pruł, tłumaczył a propos tego, że to co teraz robię jest deprymujące. Obraźliwe, nie wiem, niszczące młodzież. Już się nie dało tego słuchać.
Ale były też dobre sprawy. Poznałem zajebistych juniorów. Chłopów w sumie ciut ode mnie, ewentualnie młodszych. Ale nic jakoś, nie było dużych różnic. Podeszli też do mnie fajni widzowie starsi. Dogadałem się w ogóle na to, że udzielę symultany. Symultana nie, widzowie, symultana za darmo. Jakby powiedziałem, że to jest super inicjatywa, jeżeli to zrobimy, generalnie jest taka, ty, to jest w ogóle, to jest zarąbista akurat, bo właśnie, bo zacząłem od tych złych wiadomości, a takie dobre wiadomości są takie, że poznałem ludzi z mojego klubu, czyli z Żorów, to jest takie miasto na Śląsku, i to byli panowie w wieku też około 40. Ale to były tak równe goście, że naprawdę dobrze mi się z nimi spędzało czas. I właśnie jeden z tych panów prowadzi szkołę jakby, znaczy naucza w tej szkole, ale zczajcie bazę, że z Żor, a nie z Żorów, sorry, z Żor, no bo to jest Żory, czyli Żor. Żor? A mówi się Żory? Czy pochodzi ktoś z Żor? No dobra, mniejsza. Wyobraźcie sobie, że naucza on w szachy w prywatnej szkole, bo szachy są obowiązkowym przedmiotem. No jakby... Ale zajebiste! Nie no, z Żorów czy z Żor? No i właśnie tam w ramach tego wydarzenia pojadę i udzielę symultany. Natomiast jeśli jest ktoś z okolic, będę znał termin i będziecie mogli przyjść, to również was zaproszę. To serio, Holak, nie masz co robić. Stary, serio, wróciłem z turnieju szachowego i mam ochotę rzucić szachy. Gdyby nie to, że tak de facto community, które wokół mnie się zbudowało, to jest community, które lubi szachy, ale nie uczestniczy w tym gównie, to przysięgam, nie jeździłbym już na turniej w Polsce. To jest tak beznadziejne. Nigdy się tak źle nie czułem, naprawdę. To jak mnie ktoś wyzywa na streamie teraz, to jest cały chuj przy tym, jak tam to wyglądało dziwnie. Wiadomo, były też dobre aspekty, tylko o tym się nie mówi tak optymistycznie, znaczy inaczej, tak szeroko, bo bardziej pamięta się te gorsze rzeczy, nie? No właśnie, Igor Hetto 13 na czacie powinien dostać bana. Przyszedł junior i najpierw pokonał szachy mnie, potem Jaskuła, potem Ole. Dobra, ale szczerze cieszę się, że przynajmniej przegrałem na ciebie partię, a nie, że jesteś wieśniakiem. Wolę przegrywać z widzami, niż trafiać na jakichś wieśniaków, co chce się bić dlatego, że biją dzieci w domu. No, a faktycznie, drama z PZ Szach jest, no, Dawida. Kurwa, ile tam Zbychu nakłamał. Przysięgam, że to, co Zbychu tam się rozpisał, to prezes totalnie jakby przekreślił i inne rzeczy mówił, bo gadałem z nim na żywo, z dwa dni później. Nie powiem tego głośno, powiedzmy, że w ogóle sam PZ-szach to... Mam wrażenie, że PZ-szach wyzywa PZ-szach, ale pozostawię te informacje dla siebie, przynajmniej póki co. Tutaj zdjęcie ciemniaka i jego kumpla? Nie, to nie o tych ludziach mówimy. Dzień dobry. Nie, widzowie, bo tutaj dostaję, żeby było jasne, to ten, co się chciał bić, to nie jest wieśniak, ten, którego widzimy na zdjęciu, to są jacyś inni, obcy ludzie, ich nie znam. A nie, czekaj, antykretyni to są. Kurwa, ludzie sukcesu. Rajdman Mucha. Okej. Nie, to nie o nich mówiłem, szczerze, to nie, to zupełnie nie o te osoby mi chodziło. A to jest jakaś bojówka, ty, czy antykretyni, to chodzi o to, że ja jestem kret i oni są antykret, a chodzi o to śmieszne słowo, antykretyn, tak? Boli was. To czemu kurwa Pakle zaskarży się co chwilę do PZ-szachu, co o nim mówię, skoro tak go to mało boli? No i lecimy kolejną moją porażkę oglądać. Tym razem gram z panem Bielczykiem Jackiem. Żebyście mieli świadomość, Bielczyk Jacek to człowiek sukces. Ma nawet swoją Wikipedię. IM. Mistrz międzynarodowy. Dzień dobry. Od 1996 należy do członków zarządu Polskiego Związku Szachowego. Kurwa. No dobra, ale i tak mniejsza. Przede wszystkim jest człowiekiem naprawdę w szachach wartościowym. W rozumieniu, że bardzo dużo przyczynił się do rozwoju szachów. Dziękuję, Legion Rzymski, za szachy. Wyobraźcie sobie, że kiedy powstał RKS Radomsko, klub sportowy, 1979, to pan Jacek miał 2400. No tak czy inaczej, to taka legenda, więc wiedziałem, że on będzie chciał ze mną wygrywać, a ja chciałem z nim tylko remis. I nauczyłem się, moi drodzy, na pamięć wariantu, jak najgorsza chipa, no bo czwarta partia żarnymi. I zobaczcie, co ja wykminiłem. Widzowie, od teraz gramy na internecie defensywne szachy.
Ale wyłączę kamerkę, jak zagram ten ruch, bo to aż wstyd. Wiecie, co zagrałem w drugim posunięciu, żeby chcieć remis? Ogarnij. Partia rosyjska, 60% remisów. Tutaj. Tu. 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 Ogarnijcie to, że on, jako że pan Jacek, nigdy nie zagrał skoczka C3. Zawsze grał D4, D5, no i taki wariant. Więc to... więc to jakby... No zobaczcie. Pełno remisów, nie? To jest remisowa pozycja. A... I nigdy tego nie zagrał, ale wiedziałem, że pan Jacek będzie czuł, że jest ode mnie lepszy i zagra ten wariant na wygraną. I się przygotowałem do 15 ruchu. Od ręki, pyk, pyk, pyk. On tu myśli, a ja pyk. On tu myśli, a ja pyk. On tu jakieś gówno, a ja pyk. On roszada, a ja pyk. No, czy jakoś tak, muszę przypomnieć sobie. Natomiast za tą partią idzie smutna historia. Ja zagram tutaj, on zagrał tutaj. No i teraz, moi drodzy, kiwka. Kiwka, kiwka, kiwka. Zagrałem D5, no i zaproponowałem remis. No bo patrzcie, jest 0-2, 0-1. Dosłownie taka sama poza, jedyna różnica to gorszy goniec. Mówię, nie przegrasz tego, znaczy nie przegram tego. I słuchajcie, zaproponowałem mu remis. Ja poczułem, że on może tego nie zaakceptować, bo to wręcz obelga dla wielkiego jema. I nie byłoby problemu i grałbym dalej spokojnie, gdyby powiedział pograjmy dalej albo odrzucił remis, a on bez słowa, jakby na mnie splunął, zagrał tak. No i ja wiedziałem, że... Dzięki Kozak Zasuba, pozdro. Ja wiedziałem, widzowie, że to jest dalej pełen remis, ale jak mówię, no nie... Pan Jacek mi nie... Czemu mam aktywuj system Windows? Ej, no ale to tak nagle wyskoczyło. Ja przez 3 lata streamuję na tym komputerze i nagle wyskoczył... Aktywuj system Windows. Zbugowało się coś? Ja mam kupionego Windowsa, żeby było ciekawiej. No mniejsza. Hetman G5. I zobaczcie teraz, że chciałem zagrać docelowo F6 posunięcie. I po F6 pion jest broniony i pozycja jest bezpieczna. Przysięgam, że jest giga bezpieczna. To jest dobra poza. Ale pomyślałem sobie, kurde, no tak mnie nie szanuje bardzo, że bierze i wiesz, no nawet nie pywa, że nie akceptuje remisu, bo no teraz dużo ma to sensu. On jest komisją PZ Szachu, a ja tam PZ Szacha wyzywam. To nie chodzi mi o to, że wyzywam wszystkich ludzi. Chodzi o tych konkretnych, którzy robią na niekorzyść i pracują. No ale policzyłem sobie wariant, że w tej sytuacji to jest normalne, że nic się nie mówi, jak odrzuca remis? Aha, to może mi odjebało i nie znałem tej zasady. Bo ja mało gram w szachy Kozok IRL i tak w sumie nigdy tak nie miałem. Każdy mówił, pograjmy jeszcze, albo... Nie. Tak, a kurde, tylko to, że pan Jacek mi nie odpowiedział na remis, to pomyślałem, że chcę wygrywać. No i zagrałem Hetman E7. Z propozycją wymiany, no ale tego nie zagra. Na obiad jadłem obiad. Bo Hetman E7, jak to zbije, no to bicie i mamy remis, no ale on odrzucił remis. Więc wiedziałem, że zbije piona i tutaj bardzo ciekawy wariant policzyłem, bo poświęciłem piona i odzyskuję piona i mamy taką pozę. I to w głowie policzyłem do tego momentu. Do tego momentu policzyłem w głowie, łącznie z F3. I tu komputer pokazuje dla mnie plan, który wychodzi poza moje zrozumienie szachów, kurde. Wieża D6. O, a ja chciałem szybko, widzowie, odzyskać pionka, którego poświęciłem. Nie ogarnijcie, że za chwilę tą partię w ogóle przegram. Bo po F3 zagrałem bicie. Bicie. Tutaj. I to wszystko policzone. Tutaj. Tutaj. Ty, nie pamiętam. Bardzo dobrze to wyglądało cały czas. A, Hetman F3. Wieża. Bicie. No ja taki zadowolony biję. I nagle... Mówię nie. Ja jestem chodzącym, widzowie, szachowym zerem. Przysięgam. Przecież to jest dramat. Nagle się okazuje, że nie masz gdzie odejść hetmanem. No i zmuszony byłem się poddać. A to było tempo klasyczne, dlatego podwójnie przykro było, że podważasz takie rzeczy. Druga liga seniorów, Kozok. No dobra, no grałem z jemem, można powiedzieć, wiadomo.
I właśnie ja też myślałem, że wieża F3 jeszcze mnie ratuje, no ale jest szach. Także załamany byłem, bo to takie no kurde... No. I cofnijmy się do tego momentu. Znowu. Dobra, normalna, bezpieczna, logiczna, prosta pozycja. A kret mówi... Nie! Święcimy! E6. Sorry, wiesz, i hetman E7. A F6, kurde, i co on ma grać? Powiedzmy hetman H4, żeby atakować, to... Koniec sobie wyprowadzam. I gramy dalej. To jest taki remis, ja nie wiem. Widzę, że jedyne na wygrywanie to jest takie coś. To zajebiście wygrywanie, jak to... Nawet tak zagram. Nie da się tego przegrać. Jestem po prostu głupcem. Że chciałem wygrać. Okej, no ale to zawsze jakieś doświadczenie. Czajcie, że tracę po turnieju 4 oczka, a w Hiszpanii zyskuję 12, a do CEMA brakuje mi 400? Ty, wy rozumiecie, ile ja muszę grać? W ogóle dzięki Fabio za suba. Zagrałem 2 turnieje i jestem łącznie plus 12. To mniej więcej tyle, ile jest średnia wieku na czacie. Czy próbowałeś coś powygrywać? Dobra, masz bana. I tak, a to tym sposobem, moi drodzy, zakończyliśmy turniej, drugie liga seniorów, mistrzostw Polski. 2 punkty z 7, pierdoli hejterów, pozdrawiam wszystkich, którzy tam byli i mnie obgadywali i patrzyli się na mnie krzywo, chuj wam w cipę. Tak jak wy do mnie nic nie mówiliście na żywo, tak ja do was mówię w internecie, bo wiem, że mnie obgadujecie, wiem, że jesteście niemili i was pierdolę. Jesteście dla mnie biedą, ale nie biedą fizyczną, materialną, tylko biedą umysłową. A wszystkich, którzy do mnie na tej lidze podeszli, nie darzyli mnie złą krwią, rozmawialiśmy i było fajnie. Dziękuję wam za to, że jesteście, że macie otwartą głowę, że nie oceniacie mnie przez pryzmat tego, jak czasami powiem wulgarne słowo w necie. I piona dla was, jesteście gigakoty. Kurwa, kiedyś się... Ja chciałem chiński, ale to za trudne. Kwanki. Kurwa, kiedyś się... Ja ćwiczyłem chiński, ale to za trudne. Xinkwen kwanki, xiang shang shen zwa, shang shen nai san shi, er shen shu shuang guan dan shen na fa wu ne shen shang shui. Xin den shang shui. Nieźle. Za trudne. Dobra, dawaj to. Śpiewaj to, nie wiem czy znasz. Co w ogóle u Bruce'a, jak zdrówko? Co się u niego działo? Halo! Halo, co tam? Weź kurwa! Co się? A co chodziło? Siema, Rybson! Chcesz duo, Rybson? Same kurwy na tym czacie są jebane. Pływam w dupę wszystkim. Dobra, załóżmy, co się działo przez ostatnie 24 godziny. No. Najpiękniejsze słowa do Bruce'a? 10 tysięcy wyświetleń? Repa, to jest kolejny dzień, gdzie pikujesz kurwa losowe czempiony. Ty jesteś kurwa... pierdolonym kurwa śmieciem! Wczoraj grałem 15 kurwa gierek czogatem z rzędu. Ty kurwo jebana, ty możesz sobie piknąć kartusa, być totalnie useless, klikać R-kę co chwilę i ty będziesz mówił takie rzeczy. No nie mogę cię słychać! Nie mogę cię słuchać! Każdy kto gra z tą kurwą jest skończonym przegrywem, nie? Łącznie kurwa ze mną. Spierdalam, jesteś tak toksyczną kurwa osobą, że to chuj. Nie mogę cię kurwa słuchać! Mocne słowa, zrelował. Co na to Bruce w ogóle powiedział? Oni serio już nie grają razem? Jest drama? Podział jest? Jest? Jak znam życie, to pewnie za 2 dni zagrają. A i teraz gra z Rybsonem. No jakby nie patrzeć, Bruce robi content, nie? Spokałem się, fuj, nie. Nigdy więcej nie siądę do tego duo, nigdy więcej. Jak siądę do tego duo, usuwam kanał na Twitchu, nie.
Wow. Aha, czyli z powrotem jest wyboostowany do mastera, pograł z Epsonem. Ok, czaję, rozumiem. Wow, nie było mnie tylko chwilę. To dlatego do mnie Brusik napisał. Czekajcie, nawet 7 dni temu. Oj, nie chce mi się sprawdzać, ale napisał do mnie. O, moje plecy. Teraz pogadamy o jednym z największych generatów streamów IRL w Polsce. Mowa o panu Kawiaku, który jest bardzo małym twórcą. Za szkodliwość jego kontentu należy mu się chłosta i odpowiednia reklama, bo typ odpada pod kilka paragrafów i legitnie może zrobić komuś krzywdę. Bo aktualnie jego wspaniałym nurtem kontentowym jest chodzenie wieczorową porą po imprezowych ulicach i prowokowanie losowych grupek znajomych, którzy totalnie nic mu nie zrobili, a następnie psikanie ich gazem pieprzowym jak skończona pała i tchórz. Ten kretyn ku uciesze widzów popełnia przestępstwa i krzywdzi ludzi narażając ich życie. Bo wyobraźcie sobie, że taka pijana osoba dostaje... Czaisz, że jest streamer, który idzie na miasto, zaczepia ludzi, prowokuje ich do bójki, po czym psika gazem i spierdala? I robi na tym content? IRL? Chodzi? Który? XXXTentacion. Nie, ale serio, jest. Nie wiem, jakiś, nie znam tego gościa. Ciekawe. Serio, właśnie obejrzałem. Z tego, co osoba napisała mi na mailu, jest to sprzed około 2 miesięcy, jak kozaczy się do grupki 3 osób z gazem i słychać, że jest tam mocno pod wpływem. I nagle jedna osoba na niego ruszyła, pacyfikując patusa. Pierdaj, raz. Raz, ty pierdaj! To dostajesz pierdaj! Ty. Ludzi ci się? Czuję satysfakcję, ale jeszcze większą satysfakcję bym poczuł, jakbym zobaczył nowe nagranie Patusa z radiowozu, bo to, które wam teraz pokazuję, jest sprzed około 3 miesięcy. Zaatakował wtedy grupkę znajomych między innymi gazem i został złapany przez policjantów, więc całkiem dobrze, że już go mają w systemie za takie akcje. Napisali też do mnie koledzy z dzieciństwa tego Patusa i okazuje się, że od małego był otoczony patolą i używkami, co widzicie na tym zdjęciu, jak ma, podejrzewam, 11 lat. Ostatnio stała się też dosyć niepokojąca rzecz, bo pan Patus został zaatakowany siekierą przez drugiego kierowcę na drodze. Ja pierdolę, w sumie przez takie akcje, jak się mówi streamer, to ludzie powszechnie mogą myśleć właśnie o takich ludziach. Uważam, moi drodzy, że to nie jest streamer, to jest zwykły Patus. Zjeb. Ale jaja. Ty no widziałaś? Tego chłopa nawet siekierą ktoś zaatakował na live'ie, no jaki to jest absurd. U nas pikiem, co się odwaliło, to sąsiad zapinał sąsiadkę u góry i to było najbardziej, a potem się zżygał, no. I to było jedyne dwie rzeczy, które wychodzą poza normę na tym streamie. No i ewentualnie jak spierdziałem się bardzo głośno, jak graliśmy w ciuciu babkę. I to są 3 patologiczne rzeczy na tym kanale. I 4, a nie, no i powiedzmy jedna prawdziwa, no. Czy to jest Kawiaku JP? Bo jeśli tak, to mnie obserwuje w ogóle. Tak się nazywa na Twitterze? Kurwa, czy on jako rodzina Marcina, on żyje w ogóle? Dobra, moment. Ja już kojarzę, on upozorował swoją śmierć. Że była taka akcja, bo która zdrowa rodzina wstawia nekrolog na Twittera? Jako rodzina Marcina chcielibyśmy potwierdzić informację, która w kilka godzin obiegła cały internet. I stawił zdjęcie, jak on rzekomo wisi. Ja... Co? Za przygub. Po czym upozorował swoją święć, a ostatni nowy tweet. Najbliższa gala Fame MMA niestety nie odbędzie się. Ale debil. A, tylko czemu on mnie obserwuje? Kawiak, spierdalaj z tego kanału. Informuje o swoim konkursie związanym z nową świąteczną płytą i osoby, które chciałyby wziąć udział, muszą zaśpiewać kawałek kolędy Cicha Noc lub Przybierzeli do Betlejem i wstawić to na TikToka z hashtagiem Chór Julia Żugaj. Czyli mamy standardową promocję płyty. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój
Na ziemi. Wybierz mnie, Julka, żugaj, wybierz mnie do chóru. Dobra, jak wygląda pierwszy film Dawida Czerwy na internecie? Jaki młody. Pa. No, i kto tu mówił coś o remisie, przez Tauren? Aktywność, 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 nie? I o to chodzi. Fajne. Go next. Ja stary Hansena ogrywam. Hansena. Stary, ale... Jakie to zajebiste, tam z tyłu jest Marcin Molenda. Ja kończę ten turniej. Czekajcie, unboxing. Dobra, siema widzowie. Chciałem z tym poczekać do dzisiejszego streama, do 21, ale niestety moja natura nie pozwala mi poczekać. Jest godzina 10 i właśnie przyszła do mnie paczuszka z zamówionymi gadżetami. Chciałem zrobić unboxing na streamie, jak ci sławni streamerzy, ale nie, u mnie to nie działa. Jakby to... Ale jest uroczy w tym wszystkim, no. Słyszycie? Chciał zrobić unboxing, jak ci sławni streamerzy. Dobra, więc co tutaj mamy? A zaraz będę przymierzył. Wow. Druga. Jakie fajne. O, ale Ola, zobacz, jaki uroczy. Unboxing chce zrobić jak wielcy streamerzy. To już tego chyba nie będę zdejmował w ogóle. Nie, czapeczkę ma! Jejku, czapeczkę ma! Ej, widać? Bo nie wiem, czy się światło nie odbija tak chamsko. Ale tutaj jest... I ludzie go jebią, że takiego IM Czerwa, najsłabszy IM w Polsce, nic nie osiągnął i to on jest streamerem. Wy kurwy jebane! Kiedy Dawid ciężko pracował i nie miał pewnego zarobku, postawił wszystko na jedną kartę i pewnie ciężko było mu wiązać koniec z końcem, to ty, jebany hejterze, nie robiłeś kurwa nic ze swoim życiem, a teraz, kiedy widzisz sukces, to kładziesz pod nogi i napiszesz na Facebooku, że jakieś Czerwy bez sukcesów są wyznacznikiem szachów. Ty kurwo, że masz szczelność. 5 lat chłop próbował, pierwszy raz widzę te filmiki. Chłop ma 200 wyświetleń, zrobił film dla 200 wyświetleń, z czego jedno zrobiłem 5 lat później. A mimo wszystko ciężko pracował i wierzy w siebie, że uda mu się. Zbierał 150 zł w donacie, sorry, dolarów, żeby pojechać na mecz o Mistrzostwo Świata, bo pokochał szachy. Nie wiedział, czy będzie miał z tego przyszłość. Nienawidzę ludzi. Nie no, szacun dla Dawida teraz. Ja nie widziałem, jaki on był w tym wszystkim konsekwentny. Bardzo się cieszę, że dobrze mu się udaje, że cały czas się rozwija, że ma pracę w Czeskomie, może realizować się, robi swoje turnieje i że teraz założył klub. I liczę, że za kolejne 10 lat to nie ja rozpierdolę PZ Szach, a on to zrobi. I szachy staną na nogi, bo to jest człowiek z pasją. Pieniądze przyszły po czasie, jak widzimy, ale nie było to pewne. Dzięki za subika. Nie, naprawdę, szapoba dla Dawida. Ty, patrz co tu wchodziło, hetman bije H3, bicie, skoczek szach i bicie. I miał wygraną z Hansenem. Ja wiem, że ja analizuję materiał sprzed 3 lat, czy tam 5, ale widzicie to? Prawdę mówię, zobacz. Hetman bije H3, wygrywa. Kurde, hetman bije H3. No, mówiłem, hetman bije H3. Ale i tak działa, dobra. Ale słabiej już działa. Kurde, no miałem go, nie? Nie no, dobra. Zobaczmy dalej. Kiedy nastąpił przełom tutaj na kanale? 19 rok, to jeszcze nikt nie streamował. Szaszki na pół poważnie. Wie pan, co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Ocenisz nutkę?
jebać szachowego mentora. Dzięki za donate'a. Cześć, turystyka jest... No, kiedyś to było. ...zjawiskiem polegającym na tym, czemu tu są napisy? ...krajów zamożniejszych przemieszczają się do krajów niezamożnych i korzystają tak już po prostu... ...biały, co skąd mówić? Tylko w jednym celu wciąż przemierzał... Gambit Florydy mówił, że bardzo długo mu to zajęło w ogóle tworzyć. Nice, dobra. 130k było gdzie? Urodzinowa arena. No popłaczę się ze wzruszenia zaraz. 700 wyświetleń. Naprawdę mam łezki w oczach. Popłaczę się. Wie pan co to znaczy dobra, nie pracować, a zarabiać. Napisz, mam 12 lat. Jak to skipnąłem już. Tutaj zacząć ciekawie. Dobra, spróbujmy beszyć, bo ja zawsze tam przez Ale to już jest bardzo podobny do swojej obecnej formy w ogóle. No ale teraz to Dawid Czerwiec jest taki topowy i każdy film robi bardzo dobre reviewsy, nie? Od mniej więcej 2 lat. O! No i gdzie teraz hejterzy jesteście? Co tam wysłałeś? Czekaj. Największy watch time. Nowy król. Przemieszczają się do krajów niezamożnych. Miał mięśnie jak skały. Fale się odbijały. Postura koszykarza. Świat dla niego był za mały. Dziewczyny wciąż się przy nim śmiały, to lubi. Dziewczyny się przy nim nie śmiały odmówić. Tylko w jednym celu wciąż przemierzał kontynenty. Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. On tylko zaliczył, to się liczy. Prawie. I się zmył. Nawet nie wiedziała, że to był, Europa, Ameryki, przez Australię do Afryki. Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. On tylko ją zaliczył, to się liczy i się zmył. Zaraz mają urodziny, 14 kwietnia, tam będzie rozpierdol. Intercontinental Bias. Aha, dobra, 14 pewnie piłem, no ale dobra. Bajes. Intercontinental Bajes. Ooo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 
3 dni przerwy, żeby potem ten dogonić, bo Evron równiutko cały czas w górę i to widać, regularność, ja nigdy nie miałem regularności. Zatrzymać go przy sobie próbowały różnych sztuczek, sam próbował się zatrzymać w próbowaniu różnych sztuczek. Feromonowa bomba o mnie idzie, on nadciąga. No kto wygra ten pojedynek, ja już nie pamiętam. Ameryki przez Australię do Afryki. Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. On tylko ją zaliczył, to się liczy i się zmył. Nawet nie wiedziała, że to był, był. Europa, Ameryki przez Australię do Afryki. Nie musi znać języków, żeby poznawać języki. Ciekawe. Fajne to były czasy, nie zapomnę ich nigdy. Zbycha ludy! Ktoś powie, jak to zrobić? Potrzebuję tego do szkoły. Król jest tylko jeden. Ksaja Marcin Majkut. Wie pan, co to tak. Znaczy trzapen? Nie pracować, a zarabiać. Odwieczna kłótnia. Co pamiętam? No dobra, ale no nie żyjmy nostalgią mojego kanału. Idę zobaczyć. Ostatni szocik ze mnie. Laskę w szachy. Umówiłeś się na randkę i będziesz tańczował laskę w szachy i ty się boisz, że... I ty chcesz zaszpanować i boisz się, że wyjdziesz na kretyna. Dobrze zrozumiałem. Posłuchaj, stary. Ty już wygrałeś z tą dziewczyną. Wiesz dlaczego? Bo ona ma w dupie te szachy. Ona siądzie z tobą i ty będziesz mówić, tak się rusza goniec, jak się rusza skoczek, a ona... Zdaje mi ze mnie bluzkę. Znaczy, tego ci nie powie, tylko tak będzie myślała.
bo dała się umówić na randkę nauki w szachy. Rozumiesz? Ale zrelowo, brat. No, bez kitu. A widzowie, powiem wam jedno. Aż włączę kamerkę. Dalej jestem tą samą osobą. No way. Dalej jestem tym samym człowiekiem. Wie pan, co to znaczy, Trappen? Nie pracować, a zarabiać. Dobrze, że filmik się skończył dzień przed tym, jak pojechałeś do ekipy i przejebałeś 20k z Freezem. Dalej jestem tym samym człowiekiem, widzowie, ale powiem wam, że obecna jakby... W dużej mierze też to, jak postrzegany jestem, jest takie demotywujące do robienia większych działań, więc takie większe przerwy dobrze mi robią dla głowy, bo i w internecie jestem jebany, i na żywo w tym środowisku zjebów szachowych. Wiadomo, zawsze znajdą się wyjątki. Tutaj jest 1200 wyjątkowych ludzi w tym momencie. Natomiast w sytuacji na żywo to też boli podwójnie, bo ludzi nie znasz i wiesz, tak sobie myślisz, to wszystko chuja warte. A pod koniec wychodzi na to, że to oni są chuja warci, bo to... Trudne jest zmotywować się i coś robić w życiu, tak ogólnie, tak mi się wydaje. Plus faktycznie, no jeżeli... Na pewno to odbija piętno na psychice zawsze na dłuższy, krótszy moment, kiedy jesteś obrażany, wyzywany, bo zawsze z tyłu głowy już masz troszkę inne myślenie. Wtedy miałem totalnie świeży pogląd, nie patrzyłem na to w kategorii pieniędzy, znajomości, ludzi, mafii twitchowej, nie wiem. A teraz jak już im więcej wiesz, tym gorzej śpisz, powiedziałbym, bo aktualnie miałem dłuższy moment bezsenność, teraz jest lepiej. A co jest? Dobra, to jest, uważam, jeden z top 10 shotów na tym kanale, by far. Przysięgam. Ci, co wiedzą, to morda w kubeł. To jest tak zwany klasyk. To się nie powinno nazywać pizza, chciałem powiedzieć. No kurde! O Jezus, co się stało? Kurwa, co... Ja nie wiem, to jest taki absurd, co tu się wydarzyło. Czy widziałeś Tyrana Czerwa? Wiesz, co się stało? Szczypiorek, a wiesz, co się stało, jak się urodziłeś? Chyba niechcący cię pielęgniarka uderzyła w głowę i teraz widzimy tego efekt. Kurwa, nie mogę, dobra. Andrea, they're missing my epic piano solo. Do people find this funny? Czekajcie, a o co chodzi? Jest drama Hans Niemann? Bo to świeże, 6 dni temu. Jest drama Hans Niemann versus Bottes? So, I'll tell you guys a story. I met someone recently, and I went to dinner with him, and we were talking about chess, and I was asking them, so they knew who I was, but they watched a few chess YouTubers, and they mentioned that they watched Bottes. And I was like, oh, wow, yeah, like, oh, you like Bottes? He's like, yeah, they're really annoying, but they're just hot, so I watch them. Andrea. Still humble as ever. Well, here's the thing with Bottes, guys. And this is the only time I'm ever even going to, like, acknowledge like them. Catch up on oh, our and he's cons. About to roast us. So, you know. Is he roasted us? I'm sure he... Hans ma żal do Bottes, że się od niego odwróciły podczas drama, a teraz chcą robić content. No, generalnie to gościowi dużo, jakby... Kurwa, ja już nie wiem, jak to jest naprawdę. Ale dużo go spotkało, teraz jest uniewinniony, streamuje i myślę, że teraz znowu będą chcieli z nim. Let's say it very egregiously. Moglibyśmy zrobić pojedynek na tym kanale Hans Niemann versus szachowy mentor. Nie, TBH. Hans Niemann obserwuje mnie dalej na Twitterze. Sprawdziłem jeszcze, no. Biased. And they said just blatantly false things. I could go and watch their videos and clarify the blatantly false things. But to me, it's absolutely, you know, if they want to pretend like we're my friend, you know, so... Essentially, if you're going to say these things publicly about me, and for example, Andrea said that either I'm the greatest chess player of all time or I'm a cheater. So, you know, but the ironic thing about that is that, you know, they're such leeches that I mean, we are reacting. They say these things publicly. I mean, we are reacting. Jakby
Wiecie co? Ja mam swoje zdanie, nie odzywam się już, bo ja jestem pierdolony również w Ameryce przez amerykański czeską, także... No... Niebawem poznacie jedną rzecz w sumie. I cieszę się, że dzisiaj siedzieliśmy. O, Eurotax Simulator jeszcze będzie, na pewno, no. To chyba tyle. Dziękuję za donaty, dziękuję za gifty, subgifty i za normalne subiki, za obecność i za to, że jesteście super ziomy. Siema.